ostatnio też przechodzę taki trudniejszy czas w życiu, bo wiecie jak to jest, ciągle siedzicie i nie wiecie co ze sobą robić tak naprawdę, nie? Nudzi wam się, tutaj biegacie, nie wiecie co ze sobą zrobić, potem myślicie, kurde, kim ja jestem, nie? Przecież ja nic nie robię, chodzę do szkoły, wracam ze szkoły, jem, śpię, standardowo, taka rutyna, wszyscy tak samo w ogóle, tak bez uczuć po prostu. Chodzicie w tą i we w tą, tak, gdyby nigdy nic. No i właśnie teraz przechodzę coś takiego, że zauważam to wszystko, spostrzegam to inaczej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ajen Starczą, a to jest Minecraft, słuchajcie, Jezus Maria, jest Minecraft, Jezu, już widzę te wasze... Ajen chujcu, debilu pojebany, dlaczego ty grasz w Minecrafta? A ja tu gram w Minecrafta, bo oczywiście tak mi się chce, chwilę sobie tu pograłem przed wami, no bo jakoś mi się chciało pograć w klocki, zrobiłem sobie taki syf, żeby tutaj mieszkać. Oczywiście to jest wersja bez modów, bo nie stać mnie na mody, mody są za drogie. Cudowne zejście, w ogóle to jest fajne, można teraz takie drzwi robić, a tam dalej co jest, to ja wam nie pokażę. Chyba, że zostawisz łapkę w górę, to pokażę, ale w następnym odcinku, teraz nie będziemy tam schodzić i teraz sobie... W sumie mam teraz czas, żeby porozmawiać z wami, o ile tu w ogóle jesteście. Pomijając fakt, że jest napisane Minecraft w tytule i jest miniaturka Minecraft i że jeszcze nie wyszedłeś z filmiku, no to naprawdę podziwiam. Znaczy podziwiam, no spoko jesteś, a jak wyszedłeś to chuj ci w dupę. Znaczy co? No i wiecie. Ogólnie teraz nie mam kamery, żeby cokolwiek innego nagrywać, więc nagrywam gry, bo do tego sprzęt mam. Nic innego nie mogę nagrywać i zbieram na kamerę. Słuchajcie, kurde, bo ja szykuję coś naprawdę wielkiego. Nie potrafię jeszcze powiedzieć kiedy, bo sprzęt, kurde, trochę kosztuje. Ale jak już będę mógł, będę w stanie coś dla was zrobić takiego mega, to zostaniecie poinformowani. Albo po prostu w ogóle się pojawicie wtedy, bo póki co to nikogo nie ma. Jestem tu praktycznie sam i tak sobie gram w gierkę bez praktycznie jakiejś większej widowni, bo po prostu wam się nie chce na to patrzeć. Jeśli chodzi o tą cierpliwość, musi być po prostu potężna, bo kurde, czasu jest dużo, zanim to wszystko ogarnę i pewnie jeszcze dużo czasu poleci, zanim ja to wszystko sobie zorganizuję tak, jak ja bym chciał. Jedyne, co mogę obiecać, to to, że ja tego nie zostawię i na pewno nie gadam tu teraz takich pierdół. O, ty tam... Nie, ty jeden gadałeś, obiecywałeś, kurde, tam cocanki i inne pierdoły, a potem znikałeś i się nie wywiązywałeś. No, ja akurat mogę obiecać tak poważnie i wykaże się, że to nie jest kłamstwo. I wszystko tak jak mówię, to tak będzie, tylko kiedyś, za jakiś czas. A póki co, jak widać, z biedy można budować tylko domki z desek, kurwa, w Minecrafcie. Tak, to będzie jedyne przekleństwo na ten odcinek, bo nie mogę tak od razu robić, że minus 100% przekleństw. To będzie pierwszy odcinek, gdzie jest jedno przekleństwo, więc od teraz ani razu nie mogę przeklnąć, bo wtedy was okłamię, a ja okłamywać was nie mogę, więc będziemy grzecznym youtuberem, co gra w klocki. Jestem w ogóle ciekawy, czy wy tutaj jesteście na tym filmie, czy ogólnie będziecie oglądać, bo każdy jak widzi Minecrafta, to zaraz kur... Dobra, to był pikacz, nie przeklnąłem, to był przypadek. Chciałem po prostu powiedzieć, że jak ktoś widzi Minecrafta, to zaraz mu się zapala jakaś czerwona lampka w głowie i zaczyna atakować i rzucać się, że o, ty grasz w Minecrafta, idź geju ty i w ogóle nie, pedale, no, tacy jesteście, a ja tutaj grzecznie sobie gram, no offense i tak dalej, więc naprawdę, w sumie nie wiem, nie rozumiem tego.
niektórzy robią co chcą, a inni im, no kurde, nie wiem, wytykają palcami, że coś robią. To tak samo się czuję teraz grając w Minecrafta, jakbym był jakimś czarnuchem na spotkaniu rasistów w Polsce, albo kurde, nie wiem, pedałem wśród homofobów, no dosłownie, nie? Więc no, zobaczymy, jacy jesteście. Taki test w sumie. Ale mnie to nie obchodzi tam. Ja tu sobie teraz buduję moje klocki, moje życie. Kurde, co ja bym chciał tu zrobić? Czegoś mi tu brakuje? Mam pole, zasadziłem drzewo, już jestem mężczyzną, nie? No kurde, nie, dzieciaka nie spłodziłem, bo nie ma laski tutaj, mogę ruchać świnie jedynie. Nie zaliczam słowa ruchać jako przekleństwo, bo dla mnie to chyba nie jest przekleństwo. A jeżeli to jest przekleństwo, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja to tak, wiecie, no nie biorę do siebie, kurde, takich słów, że to jest aż takie złe, bo tam, jak ktoś powiedział w podstawówce dupa przy nauczycielu, to tam jest hardcore i kozak, nie wiem. Ta, co ja bym chciał tutaj zbudować? Tutaj mamy ten domek taki dziwny i w sumie to te piętro by było trzeba jakoś tam zabudować, coś tam zrobić. W ogóle nie wiem, czy ten piasek tu pasuje, bo chyba nie, znaczy... Tak, kurde, w sumie sobie postawiłem ten piasek, ale wszystko jest z drewna, więc to nie będzie chyba pasowało. Nie wiem, czy dać tutaj po prostu deski, czy drewno może. No teraz chyba tak będzie... O, teraz tak pasuje, że to wygląda jak taka baszta, kurde. Jak taka wieża. A nie, takie niby drewniane, a tu o, coś. W sumie nawet ładny ten domek. Wiem, że nie jestem jakimś mistrzem tam tworzenia tutaj budowli, no ale... Jak po taki powrót po latach, to mi się podoba. O ty, cześć. Pamiętam te gnoje. Oni to zawsze byli, przybiegli. Oj, tak, ile to ja się nadenerwowałem przez was. Creepery jedne zielone. No ale mamy gunpowdera, a to się chyba ten TNT robił, nie? W ogóle TNT, boże. Te nazwy, jak ja to słyszę, to mi się przypomina taka gimbaza, nie? Typowa, jak się grało. Lecimy dalej w TNT tutaj, bo wysadzę tam dom koledze. Coś w tym stylu dosłownie. To tak to wyglądało. No wiem, to drzewo nie pasuje. W ogóle nic mi tu nie pasuje, to wszystko jest tak napchane. Tutaj powinna być wolna przestrzeń ogólnie, tak moim zdaniem. Bo jak się wychodzi z domu, to powinniśmy mieć taką wolną przestrzeń, żeby tak, o, tak wychodzisz, tak otwierasz drzwi i tak się rozglądasz na terytorium swoje, tak wiecie, jak w jakimś zamku. No to jak zamek może jeszcze nie wygląda, tylko jak wieża z jakiejś, kurde, wioski z desek, biskupinek taki, kurde, czy coś. Normalnie, nie wiem, czy wiecie, co to jest biskupinek, no ale ja wiem, bynajmniej niektórzy na pewno też z was wiedzą. Nie wiem, czy to wioska taka, no bo jak twierdzą, ani zamkiem bym tego nie nazwał. Taka wioska, kurde, otoczona murami z desek, z tych, te takie pale, co są takie, że końcówki macie naostrzone, takie wiecie, takie pale dosłownie. Takie gówno, no. Takie wiecie, bieda team. Sorry w ogóle, że się tak świecę, ale no kurde, no wiecie, nie myję się już 2 dni. I no masakra, a jen się nie myje i kurde, klei się. W ogóle bez kitu, mi to tak nie pasuje. Jeżeli tak lubicie sobie pogadać, no w sensie pogadać, posłuchać mnie i pooglądać, to jak sobie gramy, to nie będziecie marudzić, tak myślę. A jeżeli tak, no to po prostu was tutaj nie ma. I tyle w sumie. Tutaj się sypią te sadzonki, kurde. Jakoś tak się pusto to zrobiło, nie? Teraz tu jest bardziej niebezpiecznie, bo zombiaki tu mogą wchodzić. To mi jakoś tak... Może być w sumie. Chyba, żeby to tak zniżyć o ten jeden bloczek, czy nie? Tak zasłania w sumie. Tu zbieramy ziemi trochę, kurde, nie myślałem, że ja kiedyś ziemię będę zbierał. No dobra, niech wam będzie. Niech wam będzie, wiem, że tego chcecie. Naprawimy drzewko. Oczywiście dla środowiska tu oddałem się. Jest teraz dobrze w sumie. Tak odstaję kratkę, tu odstaję 2. To trzeba to ściąć. No dobra, może przesadziłem. W ten sposób możemy to zostawić, myślę. I teraz powinno to wyglądać tak już... Tak ładniej. Jest prosto. W sumie jest, tylko jeszcze... To tak ściąć, bo to tak psuje tą głębię całą. Pewnie jak zarośnie trawką będzie lepiej. No już jest lepiej troszkę. Się patrzy w ogóle, nie? Jakie pomysły tutaj. Coś tu staje przed domem. Tutaj jakieś te górki poprawia. Kurde, no ten to w Minecrafta grać musiał dużo.
No w sumie kiedyś grałem dużo, to prawda. No i tak jakoś mi się podoba. I nie powinno być też krzaków, bo w ogóle wszystko tak blisko tego domu. Myślę, że... bo zawsze byłem taki, że lubiłem sobie budować tak w krzakach, ale myślę, że to nie jest dobre, że jak chcę zrobić tutaj jakieś fajne miejscówki, to powinienem te drzewa, sorki, tutaj dookoła wyciąć, żeby mi nie przeszkadzały i wtedy zacząć właśnie robić ten teren, bo po co się zamykać, nie? Po co się zamykać w miejscu? No, jeszcze chciałem poruszyć dużo tematów, a jeszcze mamy w sumie czas, to możemy porozmawiać. Ostatnio też przechodzę taki trudniejszy czas w życiu, bo wiecie jak to jest, ciągle siedzicie i nie wiecie co ze sobą robić tak naprawdę, nie? Nudzi wam się, tutaj biegacie, nie wiecie co ze sobą zrobić, potem myślicie, kurde, kim ja jestem, nie? Przecież ja nic nie robię, chodzę do szkoły, wracam ze szkoły, jem, śpię, standardowo, taka rutyna, wszyscy tak samo w ogóle, tak bez uczuć po prostu. Chodzicie w tą i we w tą, tak, gdyby nigdy nic. No i właśnie teraz przechodzę coś takiego, że zauważam to wszystko, spostrzegam to inaczej. Tak, wszystkie swoje przeżycia z przeszłości porównuję, jak łączę w całość i wiecie, no jest do dupy trochę, bo jak łączycie jednak wszystkie takie złe rzeczy, które was spotkały tak do jednego punktu, to nie jest fajne wtedy, bo... No, wolisz dostać na przykład teraz kopa w dupsko i następny raz za tydzień, czy dwa naraz? No, dwa naraz bardziej bolą. No to teraz tak wszystko złączycie w jedno, to właśnie tak to czuć. Wszystko naraz i jest ciężko. Oj. Ej, ty się zrespiłeś tak chamsko, proszę pana. Tarcza szmato i elu. O ty! Wytrącił mnie z równowagi. Frajer. No. No i tak to wygląda. Trzeba sobie radzić, trzeba się trzymać. Ja to zawsze też powtarzałem wszystkim, że nie można się poddawać. I wam też tak mówię, nie wolno się poddawać, bo poddawanie się to jest w sumie coś, co można zrobić najgorszego chyba w ostateczności. Ale tak się nie robi. Tak mówię, nie? A też mi trudno to wchodzi. Ja wiem, że tak ktoś powie, a łatwo ci mówić. No nie jest łatwo, bo sam w to czasem nie wierzę, ale staram się. I tyle w sumie. Co tu więcej gadać? Pobudowali, idziemy się schować tutaj. Zrobiliśmy dach, więc dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.